Heidi, a dlaczego pani mi powiedziałaś, że ten... Że masz ochroniarzy, bo próbują cię porwać. No bo mnie Kasper próbuje dzisiaj porwać. Naprawdę, no. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że latamy w jednej ekipie. Ej, Heidi, a może ja od ciebie Samira cię odstawię? Dzwoniec zastrzeżonego? Miłe jest dla mnie. Nie. Ty też to czekaj. Miła. Halo, tu porywacz. Tak! Porwałem Heidi Bunny. Mhm. I ona zaraz umrze. Okej. Okay. Heidi Bunny mówiła, że pan ją zdradza, ale mieliśmy ją ale znaleźliśmy pańskie zdjęcie w jej tylnej kieszeni oraz długi list. Przeczytałem ten list, bo trochę daleka droga była z miasta do miasta i jest tam prawdziwe wyzwanie miłości. Ona chyba pania jednak kocha i lepiej, żeby się tu zjawił na białym koniu po nią, bo ja nie po to całe paleto rozjechałem, żeby teraz się okazało, że wy się jednak nie lubicie. Posłuchaj mnie, chamie, jeździcie o trzeciej w nocy razem, rozumiesz, Ferrari nieraz widziałem, więc tu nią jedziesz. Raz! Samir. No, nie, tu porywacz. Zapierdoliłeś mi 5 razy połączenie bez tego. Nie, nie, to nie Samir, tu porywacz. Okej. Okay. A gdzie jest Heidi Bunny? Pojmana. Dobra, i co i jak teraz się dzieje? No, żądamy okup. $5, ale musisz... $5, ale musisz się zjawić osobiście. Dużo. $3, niżej nie zejdę. Dobra. I zjawia się pan osobiście. Masz być sam, bo zginie. Wyślę Jeepsa.